dziękuję za możliwość wzięcia udziału w dyskusji z Państwem. Moja ta tematyka, którą ja się zajmowałem w mniejszej publikacji, dotyczyła polityki rodzinnej i opieki. I to jest o tyle interesujący obszar właśnie z punktu widzenia tego problemu, który postawił Michał na wstępie, że pokazuje to, że prywatyzacja jest nieco głębszym i szerszym jeszcze zjawiskiem niż samo urynkowienie, że w Polsce doby transformacji obok jakby zrzekania się pewnej odpowiedzialności państwa na rzecz czy przenoszenia jakby odpowiedzialności na rynek było też bardzo wyraźne zarówno w opiece nad dziećmi, jak i w opiece nad innymi osobami zależnymi, scedowanie powinności także na instytucje rodziny. Tutaj przykładem jest chociażby spadek podaży, czy spadek liczby żłobków publicznych, czy przedszkoli po 1989 roku, ale też nieco podobne procesy widzimy, jeśli chodzi o opiekę nad osobami starszymi. I za tym stoi, wydaje mi się, taka głębsza właśnie zmiana w modelu, w myśleniu o ładzie społecznym, polegająca na prywatyzacji sytuacji społecznej, na prywatyzacji ryzyk socjalnych, na różnych trudnych sytuacji życiowych. I akurat jeśli chodzi o politykę opiekuńczą, to tutaj tam, gdzie państwo stopniowo wycofywało się, niekoniecznie wkroczyły instytucje rynkowe, a przynajmniej nie był to ten rynek taki legalny, oficjalny, a często tu się rodziła szara strefa, ale też wiele obowiązków przejmowały same rodziny, najczęściej kobiety, co również wywołało pewne skutki ekonomiczne w postaci dezaktywizacji dużej części obywateli, obywatelek, ale także, i to wydaje mi się, że jest ważne z punktu widzenia tych wartości, które są fundamentem dla całej tej naszej wizji, to także wpływało na, nie tylko jakby zmieniało relacje państwo-rodzina, ale także samo jakby funkcjonowanie rodziny ulegało określonemu kształtowaniu właśnie w kierunku takiego wzorca patriarchalnego, w którym jakby no, większość tych obowiązków no, spoczywa na kobietach i właśnie brak tego wsparcia no głównie usługowego, ale nie tylko w zakresie opieki, jakby konserwował pewne niekoniecznie równościowe podziały. Więc wydaje mi się, że tutaj też mamy, widzimy jak bardzo ta ideologia ograniczania państwa, wycofywania się z państwa pod hasłami rynkowymi, neoliberalnymi, także tutaj zbliżała się, jeśli chodzi o skutki, do tej wizji konserwatywnej, w której to właśnie jakby to rodzina i określony tradycyjny wzorzec rodziny jest tą podstawą. Może jeszcze na koniec powiedziałbym parę słów o opiece nad osobami starszymi, bo też to jest często taki z jednej strony wyzwanie, które narasta, a z drugiej dotychczas było ono często pomijane w debacie publicznej. I w tym obszarze również to rodzina jest właściwie tą główną instytucją obciążoną opieką, ale także jest, rozwija się rynek, przy czym jest to rynek bardzo słabo regulowany właściwie, mimo że ustawa o pomocy społecznej pozwala prowadzić działalność gospodarczą w zakresie opieki długoterminowej, to
nakłada obowiązek rejestrowania czy przestrzegania pewnych standardów. Większość tych, duża część tych podmiotów tego nie czyni, więc opieka jest sprawowana bez, no, bez odpowiedniej kontroli jakości i bezpieczeństwa. I wydaje mi się, że konieczne jest nie tylko zarówno zwiększenie tej oferty, poszerzenie oferty publicznego wsparcia opiekuńczego, ale także wprowadzenie pewnych instrumentów kontrolnych, także tam, gdzie państwo nie jest bezpośrednim podmiotem bezpośrednio świadczącym tą opiekę, a właśnie monitoruje to, co dzieje się także poza tą domeną publiczną. I ten obecny stan rzeczy również jest bardzo w dłuższej perspektywie zabójczy nie tylko z punktu widzenia społecznego, ale także ekonomicznego, albowiem to nawet w większym stopniu może jeszcze niż w przypadku opieki nad małym dzieckiem, ponieważ ryzyko wypalenia i różnych dolegliwości zdrowotnych, psychicznych w przypadku opiekunów długoterminowych jest ogromna. W momencie, kiedy oni nie są wspierani, bardzo szybko tracą po pierwsze ten potencjał opiekuńczy, a po drugie także wymagają pomocy. Więc tutaj nasz ten system, który opiera się właśnie na tych założeniach liberalnych, neoliberalnych, którym próbuje się oszczędzać na tego typu działaniach, jest w istocie, no, generuje dodatkowe koszty i to bardzo, bardzo poważne, właściwie nieodwracalne, bo dotyczy zdrowia i dobrostanu ludzi. Także konkludując, jeśli chodzi o politykę opieki, zasadniczy kierunek powinien być w kierunku zrównoważenia tutaj roli rodziny, państwa i innych sektorów, przy czym to właśnie w zakresie opieki, przy czym to zrównoważenie, jakby wychodząc od stanu, w którym teraz jesteśmy, no, musi oznaczać wzrost aktywności państwa, zarówno jeśli chodzi o finansowanie, o tworzenie pewnej podaży instytucji, które by się tym zajmowały, ale także konieczne jest użycie tych instrumentów regulacyjnych i kontrolnych, by ta opieka była dostępna i zgodna z odpowiednimi standardami. Dziękuję.